Max, cicho. Nie widzisz, że mama śpi? Chodź ze mną. Proszę. Dalia, a ja mogę spać z tobą? Ach, a sam nie możesz? Zazwyczaj śpię z mamą, ale ona dzisiaj nie wróci na noc. Co? Jak to nie wróci? Widziałam przed chwilą, jak wychodziła z jakimś typem. Bałem się ich, bo głośno się zachowywali. Więc schowałem się i czekałem, aż wyjdą. Mówili, dokąd idą? Ja nie wiem. No dobrze, wskakuj więc. Dobranoc. Ten sen był taki realistyczny. Co powinienem zrobić? Powiedzieć mu? Może gdybym mu powiedział, to... Hej. Hej, Charlie. Skąd znasz moje imię? Chodzimy razem do szkoły. No dalej. Odezwij się. Powiedz coś. Cokolwiek. Co cię tak bawi? Spiąłeś się jak struna. Wyluzuj i mów mi, Charles. Dobra? No okej. Okay. A ja jestem... Wiem, kim jesteś. Ty to źle? Grasz w szkolnej drużynie. Antony, prawda? Co, ale mów mi Ante. W porządku, Ante. Więc co tutaj robisz? Właściwie to chciałem zebrać myśli przed jutrzejszym meczem. A ty? Chciałem zarobić kilka groszy. Ale po twoim wczorajszym drobniaku nie muszę. Dzięki, serio. Spoko, nie ma problemu. Mówiłem, że tobie bardziej się przydadzą. Ja jestem ci coś winien. Wystarczy, że zaprosisz mnie kiedyś na swój występ. No okej. Okay.
O, co to jest? Wyjściówka na mój występ. Wiem, że nie jestem najlepszy, ale naprawdę dużo ćwiczę i... To jest na dzisiaj? Ty tak na poważnie? No a jak? Znaczy, jeśli nie chcesz, to... Z chęcią przyjdę. Będę czuł się zaszczycony. Okej, to do zobaczenia niedługo, w zasadzie. Nasza drużyna jest dosyć liczna. Ciekawe, dlaczego zapamiętał akurat moje imię. Do zobaczenia. Opór jest zbędny. Przecież i tak cię w końcu znajdę. No i bingo. Mam cię przy stojniaczku. Fatalna sytuacja. Hej, uspokój się. Wszystko będzie dobrze. Nie, nie, ty nic nie rozumiesz. Nie mamy pianisty. Bez niego nie możemy zacząć. Jak to nie macie pianisty? Dzwoniłeś do niego? No dzwoniłem, ale nie odbiera. Tak długo na to czekałem, a teraz wszystko na marne. Zajmę się tym. Co? Powiedziałem, że się tym zajmę. Ante, to nie jest czas na wygłupy. Ja nie mogę. Zaufaj mi. Okej, koncert zaczyna się za 5 minut. Bardzo się denerwuję, ale wiem, po co tu jestem. Tak dawno tego nie robiłem. Czuję, że na nowo odżył we mnie siły. Nie wiem, dlaczego przestałem to robić. Przecież to takie wspaniałe uczucie. Już nigdy nie pozwolę, by ktokolwiek zabrał mi moją muzykę. Thank you.
jak to zrobiłeś? A co zrobiłem? No wiesz, ty grałeś i to było wspaniałe. A to nie ja grałem. Co? Zgrywasz się. Nie zgrywam się, mówię serio. Ale to przecież niemożliwe, żebyś... Odpuść, dobra? Ty, Jonga, 이런 거 하면 재밌냐? Co ty wyprawiasz? Proszę, bądź ze mną szczery. Dobra, ale nie tutaj. No więc? Ej, co ty wyprawiasz? Ej, oddawaj to. Pomaga mi to na stres. Jesteś sportowcem. To źle działa na twój organizm. A wracając do tematu... Nikt nie może się dowiedzieć. Jasne? Co? Niby dlaczego? Przecież masz talent. Nie i koniec. Jasne? Jezu, dobra, wyluzuj. I tak bym nikomu nie powiedział. Skąd te nerwy w tobie? Nieważne. Świetny koncert, ale muszę już iść. Ante. Dziękuję za wszystko.